Już jest włączone jak coś. Dobra, panowie. Już się nagrywa. Tak, nie możemy się nagrywać. Nie, to jest.
Witamy w Nieteatrze. Prosimy o wyłączenie telefonów i włączenie wyobraźni. W Nieteatrze sztuka smakuje wyśmienicie, gdy słuchamy i oglądamy, a nie nagrywamy i fotografujemy. Życzymy niezapomnianych wrażeń. Kocham Cię życie. Jesteśmy na wczasach. Nie ma jak u mamy i wiele innych wielkich przebojów Wojciecha Młynarskiego usłyszymy 24 marca w wykonaniu niezwykłej aktorki Katarzyny Żak. Tak celebrować będziemy rocznicę urodzin mistrza. Pięknych i ważnych słów nie zabraknie też podczas koncertu Tomasza Stańczyka, który szczerze wzrusza i uwodzi słuchaczy. Po raz kolejny na scenie Nieteatru, tym razem w wykonaniu twórczości Agnieszki Osieckiej i Marka Grechuty. Ta muzyczna podróż pełna wspomnień, uśmiechu i wzruszeń już 5 kwietnia. A dzień później zatopimy się w słowa monodramu Życiorys na podstawie tekstów Herberta w wykonaniu wybitnego aktora Wojciecha Wysockiego. Dodatkowe brzmienie tej szczególnej opowieści nada akompaniament autorstwa Piotra Kajetana Matczuka. Specjalnie na prośbę stęsknionych i wyczekujących tego jedynego w swoim rodzaju babskiego show ogłaszamy powrót Old Spice Girls. Po dużą dawkę śmiechu zapraszamy 7 kwietnia. W rolach głównych występują legendy sceny Emilia Krakowska, Barbara Wrzesińska oraz Lidia Stanisławska. Do zobaczenia w sercu miasta. A po wydarzeniach w Nieteatrze zaprasza Above Wine and Whiskey Bar na 3 piętrze Astorii. W weekendy od 18, a w spopielone środy od 16. Można tam skosztować wybornych cygar z całego świata. Pełnego wrażeń wieczoru życzy Polskie Radio Białystok. Gabinet kosmetyczny jest po drugiej stronie ulicy. Ja właśnie tutaj chciałam przyjść. Tutaj chciałaś przyjść. A co? Wiedziałam, że tu gra się jazz. A, czyli to dama robi w klubie jazzowym. Śpiewam. Aż sprzęt spadł z wrażenia. Śpiewam. Śpiewasz. A co byś chciała zaśpiewać? Możemy zawołać basistę, mamy jeszcze całe 10 minut. Lej! Zostań, będziemy grali, mamy jakąś wokalistę na scenie. Na jazzu śpiewamy. Blue Skies? Blue Skies. Może być i Blue Skies. A jaka to wersja? Może być na przykład... Amol. Dobrze, będzie. Panowie. Thank you.
Dobry wieczór Państwu. Na scenie dzisiaj Joanna Czajkowska, Michał Kaniewski, Mateusz Panasiuk i ja, Krzysztof Brzeziński. Drodzy Państwo, Ella Fitzgerald, postać znana, ikona muzyki jazzowej. W dzisiejszym koncercie chciałbym przybliżyć Państwu słownie jej sylwetkę, a wraz z fantastycznym zespołem jej twórczość. Ella Fitzgerald dorastała w trudnych warunkach w Nowym Jorku. Po śmierci matki w wieku 15 lat znalazła się pod opieką siostry i ciotki. Już wtedy przejawiała duże zainteresowanie muzyką, śpiewając i ucząc się gry na fortepianie. Śpiewała również w chórze kościelnym. Jej talent bardzo szybko zwrócił uwagę lokalnych muzyków, co zapoczątkowało jej legendarną już karierę. W okresie młodzieńczym Ella znalazła się na złej drodze i została aresztowana za opuszczanie domu bez pozwolenia i za nielegalne picie alkoholu. Te wykroczenia były częścią jej trudnego dzieciństwa, które później przekształciła w inspirację do odniesienia sukcesu w świecie muzyki. To właśnie w Harlemie rozpoczęła swoją karierę, uczestnicząc w amatorskich konkursach, w klubach muzycznych i budując w ten sposób swoją reputację jako niekwestionowana królowa jazzu. Jej muzyczny talent szybko zwrócił uwagę lokalnych muzyków, co zapoczątkowało jej karierę. Jedną z tych osób był Chick Webb. Odegrał on kluczową rolę w życiu Elli Fitzgerald jako mentora, jak i przyjaciela. Webb był znanym perkusistą i liderem zespołu, który dostrzegł jej talent właśnie w Harlemie. Zaprosił ją później do dołączenia do jego orkiestry. Pod jego opieką Ella rozwijała swoje umiejętności wokalne, zdobywała doświadczenie sceniczne, co pozwoliło jej wkrótce na rozkwit. Webb wspierał ją także w trudnych momentach życia, co było ważne w kontekście jej młodego wieku. Ella ugruntowała swoją pozycję jako jedna z najwybitniejszych wokalistek jazzowych wszechczasów. No dobrze, moja droga, jestem pod wrażeniem twojego wykonu. Powiedz mi, nie chcesz z nami zagrać kilku koncertów? Z rozkoszą. W takim razie zapraszam. Thank you.
Coś szybszego. Ja może wsiadam do tego pociągu. Wsiadasz do tego pociągu? Zdecydowanie. Mateusz, pozwolimy.
Nikt tego nie zrobi tak jak ty. Stay in the air.
masz świetnie. Co dalej? Przyszłam tu troszkę zestresowana, nie ukrywam. Ale panowie grają tak, że nabieram odwagi. Nabierasz odwagi. Dobrze, to może troszeczkę teraz się uspokoimy. Ale ja jestem spokojna, jaki proszę standard, pana. Jaki standard taki balladowy bym pomyślał, no to może o... Chętnie opowiem mistrzu. Państwu o tym, jak to jest, kiedy jest się zakochanym. Walk my eyes.
1938-1960. Życie i twórczość Eli przepełnione były znaczącymi wydarzeniami i jej osiągnięciami. Połączyła swoje siły z Chickiem Webbem i jego orkiestrą, zyskując popularność. Po śmierci Webba w 1939 roku Fitzgerald przejęła rolę liderki zespołu, kontynuując wykonywanie koncertów i nagrywanie płyt. W latach 40. jej kariera nabrała tempa, a jej unikalny styl wokalny, wirtuozeria i charyzma przyniosły jej międzynarodową sławę. W tym okresie nagrała wiele swoich największych przebojów, takich jak Tisket, Tasket czy Flying Home. Lata 50. przyniosły kolejne triumfy dla Fitzgerald, w tym serię koncertów w słynnym klubie Apollo Theater w Harlemie. Tu mamy kilka ujęć właśnie z okolic Harlemu. Piękne, piękne czasy, piękne stroje, elegancko ubrani dżentelmeni. My się też staraliśmy dzisiaj jakoś to dogonić. Drodzy Państwo, poza tym nagrała kilka albumów studyjnych w tym niezapomnianą serię nagrań Cole Portera. W ciągu tych 20 lat Ella Fitzgerald stała się jedną z najbardziej szanowanych i podziwianych artystek swojego czasu. I głos, i technika wokalna oraz wszechstronność sprawiły, że była uważana za jedną z najwybitniejszych. Panowie, a my może tak w ramach przerywnika, jak Eli jeszcze nie ma, poćwiczymy?
Polacy, nasza Ella Fitzgerald, Joanna Czajkowska. To dla nas kolejny standard Blue Bull. Thank you.
wróciłam troszeczkę odmieniona. Życie mnie doświadczyło, ale koledzy też mnie doświadczyli. Zaczęłam przy nich na pewno lepiej grać, odważniej śpiewać. I tutaj wielkie brawa należą się muzykom. Krzysztof Brzeziński. Mikołaja już przedstawiłam. Mateusz Panasiu. Teraz właśnie będzie jego moment. Słuchajcie, to nie ma się ciepło. Thank you.
Joanna Czajkowska. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taki wspaniały duet. Myślę, że nie da się tego zapomnieć, więc moje pytanie jest retoryczne. Wiele utworów Ela nagrała z Louisem. Nagrali również wspólnie piękną płytę Ela i Louis. I właśnie jedną z tych piosenek chcemy teraz Państwu zaprezentować. A one. We are together dancing.
Proszę pana na scenie. Idziemy w jeszcze bardziej gorące rytmy, żeby było nam jeszcze cieplej. Inconsecuencia para tanto.
Znają Państwo historię powstania skatu. Ella Fitzgerald zapomniała tekstu i zaczęła po prostu śpiewać. I tak się przyjął. I tu, pitu. Lata 60., tam lata 60. i 90., ten okres, w którym żyła Ella, kontynuowała ona oczywiście swoją karierę, cementując w ten sposób swój status jako jedna z największych wokalistek wszechczasów. Pomimo wyzwań zdrowotnych, takich jak problemy z sercem czy cukrzyca, nadal była aktywna scenicznie i koncertowała na całym świecie. W latach 60. Ella kontynuowała nagrywanie albumów, w tym serii bardzo ważnych dla jazzu płyt, takich jak Songbook, które były dedykowane wielkim kompozytorom jazzowym, takim jak George Gershwin czy Cole Porter. Była to bardzo ważna część jej dorobku, która przyczyniła się do ugruntowania jej pozycji. W latach 70. i 80. Ella nadal koncertowała, nagrywała to coraz nowszą muzykę. Zaczęła przebierać trochę bardziej w stylach, ponieważ nie był to tylko jazz, ale był to też pop i muzyka latynoska. Miała ona występy już w tym momencie w telewizji na całym świecie, jak i debiutowała na festiwalach muzycznych. W roku 86 została odznaczona prezydenckim medalem wolności przez samego prezydenta Ronalda Reagana za jej wkład w kulturę amerykańską. Teraz powinnam ci sprzedać kopię właściwie. Ale czemu? Bo mieliśmy zagrać wstęp do tej piosenki. Tak, no wiem. Cop out of you? Może być bez wstępu tym razem. No dobrze, teraz Państwo się dowiedzą, czemu kopa. A do wstępu odsyłamy. Można sobie posłuchać w domu. Yeah.
Myślę, że teraz odlecimy już powolutku w końcu koncertu, ale polecimy daleko. Aż na księżyc. Ale to nie będzie Fly Me to the Moon. O, wyjątkowo, tak, drodzy Państwo. Inna księżycowa piosenka. Ela pewnie też tak walczyła z biustem na scenie, jak ja dzisiaj. Państwo mi wybaczą, jakaś taka ciężka ta sukienka, po prostu ciągnie, grawitacja. Wiek też swoje robi, wiecie, no. Przyszłam jako młoda Ela, ale wyjdę jako doświadczona. Yeah.
Kowalska. Krzysztof Brzeziński. Mikołaj Kaniewski. Bardzo takim miłym wysidłem. Utworem. Jeśli jesteście w stanie zaangażować wasze dłonie, żeby z nami popstrykać, będzie nam bardzo miło. Yeah.
Krzysztof Brzeziński! Człowiekiem talentu! Gorąco do odwiedzania nie teatru, mi już, że tak powiem, jest dane być tu któryś raz. My zawsze bawimy się tutaj cudownie. Mam nadzieję, że Państwo również dobrze się bawicie. Ja jestem zachwycona. Jestem zachwycona. Jest taka energia od nas bije, bo po prostu pulpity padają. Już od samego wejścia no mieliśmy wejście smoka, tak naprawdę. Tak, ale komputer działa. Po prostu te pulpity klękają przed waszymi talentami. Dokładnie, mówię. Tak skromnie mówiąc. Drodzy Państwo, teraz chcielibyśmy was pożegnać pięknym utworem. Utworem, który nazywa się Jakasiu. Nie powiem jak się nazywa, powiem tylko Państwu, że on jest o marzeniach, o tym, żeby nie tracić wiary w to, co by się chciało robić, to, o czym się marzy, i zachęcam Państwa do tego, żebyście też marzyli, żebyście wierzyli w to, że jest taka kraina, w której problemy rozpływają się jak cytrynowe landrynki. Thank you.
Dobrze. Nie, no bo to jest trudniejsze, bo mamy kawałek, który jest taki też.
Oczywiście tak, ale... Zapraszam. Ja nie wiem, czemu nikt nie uczył, znaczy tutaj prawo. Potrafią tak skaszalić. Ja mam, jeśli oni tak słyszeli, jak ja tutaj tam na scenie. No oni gorzej na pewno. Może i gorzej, ale... Ale oni się na to godzą. Bardzo mi miło, fajnie, że pan o tym wspominał. Dziękuję. Nie chcę. Naprawdę większość razem. To w patchu na pewno masz krzywo. Panowie, dziękuję. Bardzo nam się dobrze grało. Zajebiście w ogóle, fajny klimat stworzyliście. Ja bym był jeszcze za... Tak, jak się tego odbierze? Że nie było za długo? Nie, nie, nie. Dla mnie minęło 20 minut. Fajny pomysł.